Witam tutaj walki, to jest oczywiście Cities Skylines, co już widać po samej grze oraz pewnie po tytule, miniaturce i tak dalej, ale zawsze tak mówię, więc chyba już kiedyś tak zacząłem odcinek. Mniejsza z tym, ostatnio robiliśmy tutaj taką wysepkę, jedną przedzieloną takim czymś, ja w sumie nie wiem, czy to są dwie wyspy, czy jedna w końcu, mniejsza z tym. Troszeczkę pogłębiłem tutaj, żeby jakoś bardziej było widać, że to są dwie na przykład, ale tutaj jest metro, tunel metra tutaj, jakby ktoś nie wierzył, tu jest o... I tutaj się nie dało tak obniżyć terenu, żeby ta woda się przelewała też między tym tutaj, tą zatoczką tutaj. Także niestety musiałbym tunel metra jeszcze jakoś przenosić. Na razie mi się nie chce, więc jest tak jak jest. I to nie widać, że to są dwie wyspy. No ale mniejsza z tym. Tutaj na razie nic nie będę chyba więcej robił. Wszyscy się tu chyba już pobudowali. Nawet są trochę budynki poupgradeowane, bo trochę sobie grałem w międzyczasie tam. Znaczy głównie po prostu oglądałem, jak sobie miasto funkcjonuje, bo nie miałem za dużo pomysłów, co by tu zrobić. Dałem tutaj na przykład taką linię palm i kroczki w środku, żeby ładnie było, nie było tak pusto. Oprócz tego na końcu tej wysepki, to co kiedyś mówiłem, że zrobię na odcinku, w sumie to nagrałem, ale potem się okazało, że zacząłem jakieś głupoty gadać, język mi się plątał, więc to usunąłem ten odcinek, ale tego już nie usuwałem, bo nie chciałem, szkoda mi trochę było. Także wygląda to tak, że było wtedy, kończyło się to wszystko tutaj na tym takim rądku, który jest właśnie na dole ekranu teraz. No i były takie dwie dróżki wypuszczone, kawałek coś takiego i tam mówiłem, że będzie jakieś arcydzieło architektury, ale żadnego jeszcze nie odblokowałem nowego, więc są po prostu takie rzeczy jak wielka biblioteka, oceanarium i biura Colossal Order, czyli takie budynki właśnie unikatowe po prostu. No. Jest też stacja metra, która jest teraz końcową stacją całej tej linii, która jest pod tymi wyspami. Właśnie wcześniej się kończyła tutaj na tej stacji kolejowej, a teraz się kończy trochę dalej. Jest fajnie, ludzie sobie mogą dojechać, nikomu hałas nie przeszkadza, bo tutaj chyba jedyne budynki mieszkalne, które dodałem, są tutaj w tym rogu, tutaj o. A reszta to jest jakiś handel i chyba jakieś pojedyncze biura też tu. Tak, dobrze trafiłem. Także tak to wygląda. No i tutaj oczywiście też w imię zasady, im więcej trawy, tym ładniej wygląda. Nasadziłem to jakiś taki busz, zrobiłem gęstnie. Busz to co innego. No taką gęstwinę zrobiłem i jakoś to wygląda. I to chyba wszystko w sumie, co w tym rejonie zrobiłem. No i dodałem jeszcze chyba ze dwa krematoria, bo o tym jedynym właśnie, o tej jedynej usłudze miejskiej zapomniałem. Także teraz już jest wszystko na tip-top. Tutaj bardzo ładne wieżowce sobie wyrosły na tej całej strefie turystycznej, także jest fajnie. No i to wszystko. Ale zrobiłem też tutaj takie dwie wysepki, które są taką po prostu młodszą siostrą, znaczy dwie wysepki. To też jest jedna wyspa, tylko że mam dwie takie osady ludzkie, bo tutaj miałem taką właśnie wąską plażę i nie wiedziałem za bardzo, co z tym zrobić, ale chyba zrobię jednak tak, żeby to bardziej wyglądało jak jedna taka strefa, to tutaj przynajmniej z jednej strony jeszcze damy domki. Na przykład trochę większy pędzel, dziękuję. Na przykład gdzieś takie coś, o. Z drugiej strony może nie, albo też zrobimy, czemu nie. Na razie zapotrzebowanie jeszcze jest, akurat o dziwo większe na mieszkania niż na handel, bo zazwyczaj jest na odwrót, więc czemu nie. Usunąłem też ze środka budynki z prądem, bo teraz jak tu będą już zwykłe domki, to nie ma potrzeby czegoś takiego mieć. Prąd tu jest przesyłany w ten sposób, że biorę go sobie gdzieś chyba stąd, bo tutaj ostatnio był. Są te domki postawiane tam, gdzie się dało, tam, gdzie się nie dało, tam, gdzie za stromo, to jest tymczasowa taka linia napowietrzna. Później jest znowu domek z prądem i jest takie coś, co było do zestawu z turbinami wiatrowymi. One jest takie właśnie fajne, scheatowane, że ma taki długi zasięg i to potem sięga aż tutaj do tych budynków ten prąd, także tak to wygląda, bez żadnych drutów nad wodą, bo to jest brzydkie. Tutaj jeszcze nie ma prądu, ale zaraz powinien być, bo tu się już ludzie budują. Powinni się tu chętnie wybudować, bo tu też mają wszystko. Jest remiza, jest posterunek policji, szkoła podstawowa, klinika i nawet jakieś boisko do siatkówki plażowej. Tutaj są jeszcze takie rzeczy jak centrum wędkarstwa, marina i tu jest jeszcze restauracja na pomoście. Także mają wszystko, co do szczęścia mogą chcieć. Piękne widoki z jednej strony góry i w ogóle, a z drugiej strony morze. No fajnie, fajnie jest. Tu jest już prąd też dostarczony, także... Lecimy sobie też stąd. I czy ja coś jeszcze zrobiłem? Wydaje mi się, że tutaj dosadziłem trochę drzewa, ale to jest taki detal, którego chyba nikt tak by nie zauważył. Tutaj było tak trochę łyso, teraz znowu jest trochę więcej krzaków. Jeszcze tutaj na tym rondzie nie wiem, co zrobić. Podejrzewam, że też po prostu, nie wiem, zrobię coś z alejek w środku i nasadzę dużo zieleni i będzie dobrze. I jeszcze coś zrobiłem na pewno. Tak, tutaj... Trochę przerobiłem skrzyżowanie, bo tak jak już mówiłem chyba ostatnio na odcinku,
to była zakorkowana trochę ta droga. Aha, tu jeszcze jest trochę więcej przemysłu znowu. O, to jeszcze dodałem. Na tej drodze się trochę korkowało, potem się jakoś przestało korkować, jak zrobiłem przejazd też jeszcze tędy po tym moście, który bardzo dobrze współpracuje ze statkami, jak widać, trzeba po prostu odwracać wzrok. Uwaga teraz, 3, 2, 1. Już można patrzeć na ekran z powrotem. Właśnie takie rzeczy się dzieją. Już pomijam te drifty tutaj tego statku towarowego na przykład, które też są fenomenalne po prostu. Most jest. Wszystko działa. Statek może przepłynąć, samochody jeżdżą, most stoi, więc ja nie widzę problemu. No, także tak. No i właśnie tędy większość chyba ruchu, która korkowała tę drogę, sobie teraz jeździ, tylko że. Pragnę zauważyć, że to jest też teraz właściwie najwygodniejszy dostęp do autostrady też z całej tej strony, no bo, znaczy może nie z całej, bo tu jest jeszcze wjazd, nie, w tym miejscu, ale z tych rejonów tutaj, no, części tych przedmieść prawdopodobnie, to jest wygodniej sobie pojechać tędy i wjechać na autostradę i właśnie dlatego tutaj teraz się trochę korkuje. Tu to wyglądało trochę inaczej, ja to poprzerabiałem, jest rondo, nad którym też spędziłem trochę czasu, bo teraz jak widać, o dziwo, w miarę działa, ale wcześniej wszyscy tu stali. Bo ronda działają tejże tak jak działają i musiałem pokombinować z pierwszeństwami i wszędzie są powłączane te opcje, że można wjeżdżać jak jest skrzyżowanie zablokowane i jakoś to teraz funkcjonuje, no ale trochę się korkuje wszystko, ja jeszcze nie wiem co z tym zrobić. Tutaj dodałem tylko taki zjaździk na przykład, że jak ci tam chociaż co z tej strefy przemysłowej na autostradę jadą w tamtą stronę, to tu mają taką rampę wjazdową. I to nie wiem, czy to coś pomaga, bo jakoś dużego ruchu to nie ma. Zobaczymy, jedzie 5 samochodów i żaden z nich tu nie skręcił, także no niestety. Na razie to rondo tu zostawię, bo nie mam za bardzo pomysłu, co tu zrobić. Tu jest trochę ciasno i dlatego tutaj jest na przykład taka krótka uliczka i to też może trochę tutaj zagęszczać ruch, chociaż z tej strony akurat nie jest najgorzej. Jeszcze mogę dorobić jakieś pojedyncze rampy, tutaj jakiś taki zawijazd zrobić, jakby ktoś chciał na autostradę od razu wjechać, to nie musi tyrać przez to rondo, ale też dosyć sporo samochodów jeździ po prostu tak jakby na wprost tą drogą, w sensie tnu na wprost przez to rondo, z tego co kiedyś tam zaobserwowałem. No i wyjazd z tego biznes parku w sumie chyba jest akurat najmniej uczęszczaną drogą, nie wiem. No, w każdym razie tutaj jeszcze też jest trochę jakichś takich przedmieść miniaturowych, jest droga pociągnięta taka dookoła, bo ostatnio się chyba kończyła gdzieś na tym mostku. Także tak to wygląda właśnie w tej chwili. A dzisiaj mam plan taki, to sobie zaczniemy, bo już 7 minut ględzę o tym, co się pozmieniało, ale chyba nawet dobrze, bo przynajmniej będzie jasna sytuacja, co się działo. Chciałem coś zrobić z tym rejonem tutaj, bo tu jest tak pusto, a w sumie to jest chyba jeszcze jeden, ostatni w sumie taki duży fragment płaskiego w miarę terenu. Całą resztę już wykorzystałem. Tutaj jeszcze trochę jest w sumie, ale tutaj też jest od razu góra i jest dużo drzew. Ale tu jest właśnie tak pusto i płasko. I tutaj sobie coś zrobimy. Tylko, że zacznę oczywiście od zrobienia jakiegoś wjazdu tutaj sensownego. I tę autostradę też chyba trochę wyprostuję, bo ona to jest niepotrzebnie tak pozawijana. Tory też jakoś bym odsunął chyba od tego, bo jakbym chciał robić jakiś węzeł autostradowy, jakieś stacje kolejowe, cokolwiek, to też się nie wszystko nie pomieści. Więc uwaga, pauza i wielkie burzenie w tym momencie. Aż od tego mostu chyba zacznę. Od tego też. Wszystko tutaj idzie do piachu. Prawie że dosłownie w sumie, bo mamy tutaj plaży kawałek dość duży, nawet trochę za duży jak na mój gust, ale to na razie tak zostanie. Tutaj też ta autostrada tak połamana jest. Ona chyba tu jakoś kiedyś inaczej szła, ale ja tu coś przerabiałem, tak mi się coś wydaje. Ja już ją gdzieś stąd inaczej troszeczkę puszczę, żeby nie była tak właśnie, jak mówię, bezsensownie pozawijana. Gdzieś już stąd chyba. Tutaj ładnie wyprowadzimy łuczek i tu pojedziemy sobie na wprost. I fajnie by było to zrobić równolegle z tymi torami, żeby to było. Więc zrobię znowu taki myk, że droga sobie pójdzie od torów. Jakoś tak. I teraz autostrada pójdzie sobie. Tak, to już się nie chce niestety zrobić równolegle. To muszę znowu to zrobić jako drogę. Anarchię tam nic nie mam. Dobra, to chyba po prostu się nie da tak autostrady równolegle zrobić. Dobra, coś takiego. Nie, dało się przecież autostrady tak robić. Co ja gadam? No ale nie, coś. A jak od siatki zacznę? O, jak od siatki zacznę, to wtedy się da. Dobra, nie wiem dlaczego akurat tak, no ale okej. Dobra, tak. I jaka jest uniwersalna szerokość autostrady? Muszę sobie jakiś węzeł tutaj przymierzyć. Taki na przykład. Jaka to jest szerokość? Ktoś mi powie? Taka, żeby to drzewo po lewej stronie było akurat w środku jakoś. Tak, może mi się uda tak trafić. Czyli to by było tak.
Czy za blisko? Zobaczymy. Tak. Bardzo ładnie. Dobra, to takie coś zostawimy w takim razie. Tutaj gdzieś dotąd jeszcze cały czas prosty fragment. I stąd tutaj już łuczek. Tylko nie wiem, czy to się uda tak wywinąć, czy trzeba będzie trochę... O! Trzeba będzie trochę cofnąć? Chyba nie. Zrobię to po prostu innym narzędziem i powinno wyjść idealnie. Zrobimy to tak. 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 Tutaj... Tak i tak. Jest chyba dobrze. Nie widać żadnego załamania. Powinno być ok. Tylko tutaj kierunek trzeba zmienić. No, i będzie git. To już jest. To już też mogę usunąć w tym momencie i przedłużyć tę autostradę gdzieś aż dotąd. I z tej strony też. Z tej strony bym wolał zrobić drugą stronę już od razu, bo potem będę musiał kierunek zamieniać na takim długim fragmencie, ale trudno się mówi. Okej, tu jest coś nie tak z wysokością. Coś tu się pokiepściło i mi się to bardzo nie podoba. Ja nie chcę czegoś takiego tu mieć. Ja jest tutaj zupełnie niepotrzebny. Zaraz zobaczymy, co się tutaj dzieje z wysokością. Tu jest jakaś taka górka, tak? Dobra, to wyrównamy ją zaraz. Wyżej, więcej, szybciej, dotąd, tutaj, troszeczkę sobie ziemi. Za dużo ziemi! Zawsze miałem za mało ziemi, to teraz mam dla odmiany za dużo ziemi. Zrobimy gdzieś tak, jakiś kopiec usypiemy, gdzie tu mogę, albo po prostu dodamy trochę do tej góry całej. O, dobra, tyle będzie. I znowu wyrównywanie. Jeszcze troszeczkę muszę pomyśleć o tym, co zrobić z moim budżetem, tym całym tygodniowym przychodem, dochodem, odchodem, bo w tej chwili jest minus, no, pomijając to, że jest pauza, więc jest na zero, tak jakby, ale na minusie jest tak dość mocno, a czasami podskakuje chyba na dni, w których jest mecz, że na biletach tyle zarabiam i podskakuje na plus 20 tysięcy, a przeważnie jest właśnie minus 8 tysięcy, minus 5, tak koło zera oscyluje, także trzeba będzie troszeczkę pomyśleć nad tym budżetem, bo chyba za bardzo szalałem z tymi budynkami specjalnymi, uniwersytetami i tym wszystkim. No, ten zakręt tutaj tak nie bardzo wyszedł. Spróbujemy to zrobić tym drugim narzędziem. Chociaż to jest dość duży zakręt, to może nie być takie łatwe. No, chyba się udało. Dobra, i tutaj jakoś... Nie, to mi jest już zajęte. Tak, za dużo. Tak. Trochę się tutaj poszerza, a potem się zwęża, no ale jakoś to w miarę wygląda. Nawet aż tak bardzo nie odstaje, to jest chyba w złą stronę zrobione. Nie wiem do jakiego momentu. Chyba do wiaduktu, nie? Dobra, to jest to całe właśnie źle. Dobra, już. Spokojnie. Okej, to teraz jeszcze tory. Tory bym chciał jeszcze trochę bardziej odsunąć, chociaż... Zmieści mi się węzeł autostradowy jakiś przy tych torach? W ogóle właśnie, węzeł. Halo. Spokojnie, najpierw jeszcze przecież muszę węzeł zrobić autostradowy. I to wszystko usunę znowu. Tutaj zostawię tak kawałeczek wysunięte, żebym tu w ogóle coś zmieścił. I tutaj jakieś zjazdy trzeba zrobić. Jeden taki. Czy to jest w ogóle. Czy to jest równo w miarę? Chyba tak. Jeden zrobimy taki. I drugi może to rondo zrobimy gdzieś tam dalej, co? Albo rondo tutaj bliżej, a taki zjazd dalej. O, tak zrobimy. To chyba nie jest zbyt skomplikowane do usunięcia. Nie, jest ok. Kij tam, że pieniądze tracę na tym, ale. A tam, minimalnie. Dobra, tu zrobimy rondo, które oczywiście nie jest już równolegle. To fajnie, dobrze, bardzo dobrze wiedzieć. Kurde, zbudowałem je, ja je chciałem przesunąć. To prawym się przesuwa, a nie lewym. Jeszcze raz, proszę mi się stąd usunąć. Jeszcze raz, mamy czas. Najwyżej przyczepię to do drugiej drogi. Może druga droga jest bardziej prosta niż pierwsza? Nie wiem, jak to zrobiłem, że to takie krzywe się zrobiło. O, a ta jest już. No, nie, teraz jest. Teraz chyba jest równo. Tylko, że ja bym tutaj chciał jeszcze jeden zjazd mieć. Gdzieś tutaj bliżej. Bliżej dalej. Gdzieś w tym miejscu. I tutaj zrobimy taki, żeby nie były takie same dwa. I to jest też chyba równo. Okej. No to jak to już zrobię, to będę mógł już grę puścić. Będziemy sobie już mogli budować na bieżąco, bo już samochody i pociągi będą sobie mogły jeździć bez przeszkód. Tylko na zjazdach będą. Takie śmieszne barierki biało-czerwone, czy coś, załóżmy. Okej, tak, jest połączone, wszystko jest w dobrą stronę, chyba tak, żadnych wykrzykników ja tutaj nie widzę. Jedyne, co jeszcze mogę zrobić, to usunąć na przykład chwilowo to, żeby zrobić miejsce na tory tutaj, które też by było fajnie, jakby sobie szły właśnie w ten sposób.
I tam oczywiście się musiało pod filarem to znaleźć. No nie mogło być, patrzcie, milimetry, ale takie coś, to jeszcze mogę sobie darować, robiąc coś takiego. Zobaczcie, jest to dalej niż słup trakcyjny, więc według wszelkich zasad zachowania skrajni czy czegoś kolejowej to jest wszystko cacy. No i tylko tutaj jest troszeczkę stromy taki zjazd na dół, widzę. Ale tylko pod jakimś kątem go widać, więc załóżmy, że jest ok. No dobra, to jeszcze tutaj kawałek podjedziemy na przykład na wprost tym torem. No tylko taki kawałek chyba, bo tam już by było za blisko autostrady. Tu gdzieś dotąd i czy to mi się udało tak wycyrklować? Patrzcie, idealnie. Długości dobrane odpowiednio. Dobra, teraz uwaga, odpauzujemy grę i zobaczymy, co się będzie działo. Wjechali na auto. Tam jakie... Co to? Jakieś auto tutaj lata, kurczę, w kosmos poleciało. Nie wiem, czy to było widać. Ale poleciało gdzieś z okolicy tego ronda, tak do góry, potem zjechało zaś na dół i potem znowu do góry i potem znowu na dół. Było ciekawe, wszyscy na rondo wjechali. Bardzo mi przykro, jeżeli ktoś jechał tydzień na tą wyspę z dostawą jakąś. I nagle się okazało, że jednak musi zawrócić na rondzie, to przepraszam. Przepraszam. Rachunek proszę wysłać do Urzędu Miasta. Dobra. Tutaj też wszyscy jadą tą rampą z jakiegoś powodu. Wiem, o co chodzi. Nie podoba im się autostrada i chcą, albo chcą rampę. Z tej strony też, co to ma być? No halo. Tutaj też tak robią. Dlatego, że to jest rampa z taką samą prędkością jak dół autostrady? Nie jest chyba... Nie, wolniej tu się jeździ. Chyba, że tak tylko pierwsze takie sekundy, powiedzmy, jak to zbudowałem czy coś. A najwyżej strzałki pasów to pozbyłem. No czemu oni wszyscy jeżdżą przez te rampy? Już nie wszyscy, ale większość. Nie rozumiem. Dobra, pojadę tak chwilę na trybie turbo i zobaczymy, co się będzie działo z tym. Ech, okej. Tutaj jeszcze zrobię tylko zjazd na przykład na dół, chociaż z drugiej strony nie wiem, czy to tak zostanie, czy tu nie będę miał jakiejś innej koncepcji na zasadzie... O, tak, na minus od razu pod ziemię, tak, oczywiście, najlepszy pomysł na świecie. Czy tutaj od razu nie będę chciał robić jakiegoś... jakiejś estakady kolejnej, czy czegoś takiego? Nie wiem jeszcze. Dobra, schodzimy na ziemię. Tak to na razie sobie zostanie, wszyscy jeżdżą. Trzeba tutaj teraz jakoś ładnie rozplanować główne drogi. Nawet bym mógł przyczepić... albo najpierw zrobimy dworzec może tutaj w środku. Tu jest chyba dobre miejsce na dworzec, tak mi się wydaje. Dobra, to robimy równolegle tutaj jakąś uliczkę. Zrobić tu duży dworzec czy jakiś mniejszy dworzec? To jest dobre pytanie. Tu mamy tylko jeden tor i za bardzo nie ma miejsca, żeby poprowadzić drugi tor na jakąś dedykowaną linię wewnętrzną. Tak, ten pociąg tu zapiernicza teraz na tym trybie turbo, to jest masakra. Zrobimy dworzec jakiś większy, ale jednotorowy. Ja tu coś miałem takiego ściągniętego, zaraz zobaczymy. Muszę sobie to najpierw przemierzyć, żeby szerokość jakąś mniej więcej ogarnąć. Jak tutaj drogę daleko odsunąć. To jest chyba to. I to jest też to coś ze stacją metra. I to by mi tu pasowało. Czyli mniej więcej na szerokość toru muszę mieć drogę tu odsuniętą. Spróbujemy jakoś to tak zrobić. To nie jest akurat droga, której tak bardzo bym chciał użyć tutaj, okej. To by było gdzieś... tu. Tu, przy... tu, nie wiem. Zaraz zobaczymy, czy to się tutaj pomieści teraz. Nie. Bliżej o jedną krateczkę, okej. Bliżej o jedną krateczkę. To trzeba trochę poszerzyć, to zrobimy tak. I teraz, czy to się uda zmieści? Tak, teraz jest idealnie po prostu. Dobra, pauza znowu. To sobie mogę usunąć. Kawałek toru trzeba usunąć. Jest i dworzec kolejowy piękny. I z powrotem kawałki toru tutaj i tutaj. Czy to jest stacja outside and local? No tu bym wolał tylko na przykład local. Tylko to trzeba jakoś postawić trzymając control czy coś w tym stylu. Zaraz zobaczymy, bo tutaj jednak rzeczywiście bym chciał mieć tylko lokalne linie. Żeby się tutaj pociągi tylko lokalne zaczęły. Nie wiem, czy z shiftem czy z kontrolem się to stawiało, zaraz zobaczymy. Outside and local. Jeszcze raz. Co tam, że tracimy kasę? Co ja trzymałem? Shift czy control? Chyba control. To teraz z shiftem. Outside and local. Halo? Może z altem? Jest tu jakiś opis? Nie ma oczywiście opisu. Opis był do tego moda. Już nie pamiętam.
Z altem jest nie... Uuu, z altem się robi niebieskie. Only local. No i właśnie o to chodziło. Bardzo się cieszę. Do 3 razy sztuka. Trzeci klawisz okazał się tym właściwym. Dobra, to jest podłączone. Jeszcze to wyłączę na chwilę, żeby nie było, żeby nic to się nie chciało zatrzymywać. Puścimy grę, ten ciopąg... Aha, trochę się... pociąg zip trochę się jakby zamierzał zrobić, ale pojechał sobie dalej jednak. Okej, także główna droga... W ogóle droga jakaś taka boczna mogłaby być w tym miejscu. Oczywiście tutaj znowu jest filar, bo dlaczego nie? Znowu zrobimy takie coś. Tutaj najwyżej będzie, że uwaga, węższy chodnik czy coś w tym stylu. Bez żadnych tam kombinacji. Tutaj droga też gdzieś sobie będzie dotąd szła. Czy tu będzie, tu jakiś wiadukt zrobimy najwyżej nad tym. Jakiś przejazd na drugą stronę autostrady, jeszcze jeden. Ale taką główną drogę właśnie, czy ja bym ją mógł przyczepić już po prostu do końca tego i wszystko by się udało? Doskonale! To jest, to, takie rzeczy, tak to ja mogę grać. Tak to ja, idealnie, no, no, lekko przesunięte widzę względem siebie są krateczki, ale szerokość się zgadza przynajmniej, z tym trafiłem akurat jakimś cudem. Dobra, to robimy to tak, dotąd. Tutaj główna droga zjazd będzie gdzieś stąd, tylko to tutaj troszeczkę tak nie bardzo. Natomiast już proszę nie mówić mi takich rzeczy. A tutaj oczywiście... No. To jest smutne po prostu. Dlaczego nie może to tak płynnie? Bo co? Muszę jakiegoś moda sobie ogarnąć na to, bo to jest po prostu dramat. Dobra. Spróbujemy raz jeszcze. Tutaj schodzimy na przykład... No nie, na 9 to będzie trochę przesada. Oj, widzicie co się dzieje z kasą? Teraz jest 600, teraz było minus 600, teraz jest plus 322 i to tak sobie skacze właśnie, plus 540 i teraz będzie wzrastało, a potem znowu będzie spadało. Ja nie wiem. No i patrz, jak to wygląda, jak to wygląda, no naprawdę. Jeszcze raz, to trzeba zrobić troszeczkę łagodniejsze, bo to tak nie będzie. Tu jest 12, ja bym chciał do 9 na przykład zejść, nie wiem czy tu się coś zmieści pod tym mostem wtedy, chyba tak. I teraz dopiero na 0. Jak to teraz wygląda? No, trochę lepiej chyba, a w ogóle to ta droga nie musi być taka szeroka, chyba, bo tu mamy tylko jednopasmową drogę na tym rądku, więc równie dobrze to może być droga zwykła, albo zostawimy taką, chyba żebym zrobił na przykład takie coś, czyli tutaj, nie, bo to też jest, dobra, nieważne, nie, co to była, to była ta droga? Taka ze z pasem do skręcania jeszcze, o. Czyli, że tutaj mamy dwa pasy, w lewo, w prawo, a tu mamy tylko jeden, że w prawo i to może zadziałać, nie wiem, w sumie i tu latarnia widzę, że wystaje, ale to takie szczegóły dosłownie są. Okej, okay, nie wiem, jak to będzie za mało, to się poszerzy, wszystko się zrobi, co trzeba. Dobra, to tu jeszcze jakiś wjazd by się przydał na tę dróżkę, na której mamy dworzec i to można zrobić tutaj jakieś rondo ładne, tylko, że... Ja bym chciał też tutaj mieć jakiś przejazd na drugą stronę tego wszystkiego, nawet ze zwykłej takiej drogiej wąskiej, z takiej wąskiej drogi, taki o, na anarchię sobie już wyłączę chyba lepiej. Tylko właśnie, chyba że to olać i po prostu zrobić skrzyżowanie zwykłe, najzwyklejsze. Nie no, zrobimy rondo, tutaj akurat przed tym dworcem najlepiej by było. Usunę to i zrobię to stąd, żeby mieć pewność, że to będzie akurat tam, gdzie chcę, żeby było. Droga jednokierunkowa i rondo zaczynamy gdzieś tu. Nie wiem, czy takie większe, takie w miarę średniego rozmiaru. Nie jest najmniejsze, nie jest największe, jest ok. I tutaj oczywiście dobijamy z tą drogą. Tylko, że prosty odcinek tutaj, prosty odcinek tutaj. Pięknie. No, tylko teraz jak zrobić to, żeby tutaj sobie przejechać górą? Nie chcę tutaj zrobić skrzyżowania zaraz obok ronda, bo to niszczy całą koncepcję właśnie głównej drogi, na której nie mamy na przykład świateł, żeby się nic nie korkowało. Już pomijając tutaj, że są światła, ale przynajmniej rondo będzie w miarę takie fajne. Fajną opcją w tym miejscu. Tutaj chyba też by mogła być droga jednak taka na przykład, chociaż tutaj nawet też. Tutaj też może taka być, dobra, tylko tutaj światła teraz są. A świateł to ja tutaj w sumie nie potrzebuję do szczęścia aż tak bardzo. No dobra, może tak być. Może tak być. Ja chyba będę sobie musiał to trochę przemyśleć. Może zrobimy tak. Ja teraz zakończę. Zrobię sobie poza odcinkiem siatkę dróg, wodę, wszystkie takie pierdoły. A strefy będziemy robić w następnym odcinku i może na przykład drugą stronę tego. O,
lewą stronę, tę taką większą, zrobię sobie poza odcinkiem, a resztę zrobię już na następnym odcinku. Także tak czy siak w tym to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i na razie.